Gratulacje! AZS już jest w Serii A. I to jest właśnie panu zasługa, pana i pana Stanisława. Teraz można podziękować, bo już nie zapeszymy. Już wynik jest zarejestrowany, no i bardzo się cieszymy, że nie musimy jeszcze ten miesiąc w zasadzie czekać na tego drugiego z pierwszej A, żeby z nim grać w baraże. Było to bardzo ważne, bowiem ten okres miesięczny byłby najprawdopodobniej bardzo trudny, a jeszcze nie wiadomo, jaki by był to przeciwnik. Gdyby przed sezonem ktoś powiedział, że ostatni mecz będzie decydował o wejściu do pierwszej A, to byśmy brali to w ciemno. No ale stało się jak się stało, dramaturgia spotkania była wielka. Myślę, że nie jeden z kibiców dostał palpitacji serca. Zresztą my ze Staszkiem też nie byliśmy zaspokojeni na ławce. No ale mecz rzeczywiście miał taki charakter. Mógł się potoczyć w jedną i w drugą stronę. Bliżsi w pewnym momencie byli zawodnicy z Bełchatowa, bo im prowadzili 2-1 i mieli tą psychologiczną przewagę. Taką, którą myśmy mieli w Bełchatowie, 2-0 i 2018. No ale tu jeszcze się, jeden zawodnik. Bo... Tak, gra się do końca. Chłopcy zmobilizowali się i pokazali, że jednak są twardzi. Mimo, że przegrywali, bo trzeba powiedzieć, że był to przeciwnik godny. Cała szóstka to jest, są to zawodnicy rutynowani, którzy grali w pierwszych ligach. I w związku z tym naprawdę mieliśmy dość duże trudności. Cieszę się bardzo. Jeszcze raz gratulacje, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulacje. Niech złożę na pana ręce w imieniu wszystkich telewidzów, bowiem AZS jest z Serii A pierwszej ligi. Jest pan współtwórcą sukcesu wespół z Andrzejem Rygołowiczem. Jaka to była recepta? Trzymać po prostu kibiców w niepewności aż do piątego seta. To znaczy... Mecz ma nieprzewidziany scenariusz i trudno jest coś prorokować. Równie dobrze mogliśmy wygrać to łatwo, równie dobrze mogliśmy przegrać po walce. Lepiej się cały po tych szampanach. Radość z odniesionego sukcesu. Nie ukrywam, że dużo ludzi tutaj na sali nam pomogło, wszyscy kibice. Czwarty i piąty set to naprawdę można zadedykować publiczności, ponieważ byliśmy w dołku, przeciwnik prowadził 2-1, wyszliśmy, zremisowaliśmy i później publiczność jeszcze dołożyła i udało się. Bo naprawdę muszę przyznać, że zespół z Bełchatowa dzisiaj pokazał i charakter, i siatkówkę. Także no, przykro mi troszeczkę za nich, bo będą musieli jeszcze miesiąc czasu pracować, żeby wejść. No, my mamy to już za sobą i będziemy to godnie świętować. Właśnie, zespół z Bełchatowa, tak jak pan powiedział, pokazał dobrą siatkówkę, bo w Olsztynie Bełchatów nigdy tak długo nie trzymał niepewności AZS-u. U siebie był bardzo groźny. Nawet trener powiedział po spotkaniu w Bełchatowie, że AZS już był w tym ogródku, witał się z gąską, ale niestety piąte spotkanie musi się odbyć. No, to tak jest. No. Jeszcze nie świt, a już Widnik zaczyna, ale nie przygotowałem w zasadzie tutaj żadnego speechu, bo jestem tak szczęśliwy z tego zwycięstwa. To było naprawdę ładne zwycięstwo. Ten zespół w tym sezonie pokazał, na przykład przegrywając 2-0 w Świdniku, wygraliśmy 3-2. Na obcym boisku i no, nie chcieliśmy zawieść publiczności olsztyńskiej, bo jest nam naprawdę pomyślna i jest taka symbioza teraz między zawodnikami a publicznością. Oczywiście w takim dniu jak dzisiaj no, ciężko było wydusić z zawodników radosną siatkówkę, bo mecz był dużo o dużym gatunku emocjonalnym, no ale Na ten nowy system liczenia jest to, że tak powiem, tak zwany Hitchcock. Właśnie, AZS chyba już do tego nowego systemu się już przyzwyczaił, bowiem końcówki już naprawdę potrafi grać. Przynajmniej ten piąty set to pokazał. Wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze. No. Parę meczy było takich rzeczywiście, kiedy dochodziło do grania tak na styk, chłopcy byli górą, ponieważ no, jest w zespole i doświadczenie, i młodość, i jest również rozsądek.
Jeszcze raz gratulacje, panie. To są zawodnicy, w których szeregach gra paru inżynierów, będą i magistrów, będzie przyszły doktor w tym zespole. No, czyli zawodnicy z dyplomem. No tak, no chyba mogę od nich wymagać inteligentnej gry. No chyba tak. No. Jeszcze raz gratulacje. Zespołu, jak to się stało, że trzeba było rozegrać te piąte spotkanie tutaj i właśnie aż piąty set? No, dobrze, że tak się skończyło, że tutaj mogliśmy świętować to zwycięstwo. Powinniśmy tam odnieść wygraną i to by było najsprawiedliwsze, bo tam byśmy naprawdę bardzo dobrze grali, lepiej niż tutaj dzisiaj. Tylko że żeśmy już za szybko uwierzyli, prowadząc 2-0 w setach i 28-18, że to już jest nasze. Tak samo jak oni dzisiaj, prowadząc 2-1 w setach, odpuścili tego czwartego. Ale piąty set to już koncertowa gra ZS-u. Czwarty, piąty set w zasadzie. Tak, bo już po wygraniu, w tym czwartym secie, no nie chwaląc się, powiedziałem chłopakom, żeby po prostu wejść w mecz. Że te pierwsze sety nam nie wyszły za bardzo, żeby wejść w mecz, że piąty nas czeka i żebyśmy w tym piątym pokazali ząb. I żebyśmy walczyli o każdą piłkę. No i tak się stało. Jak się czuje zawodnik już teraz drużyny Serii A, jednocześnie jeszcze mistrza Serii B? No jestem bardzo szczęśliwy. Życzyłem sobie tego, żeby wygrać to i żeby mieć już spokojne święta, żeby mieć trochę odpoczynku psychicznego, bo to się dało odczuć. Moja żona nie chciała ze mną za bardzo rozmawiać na różne tematy sportowe, bo widziała, że jestem podenerwowany. I to jest również dla niej prezent, bo gdyż ona wczoraj obchodziła urodziny i dostała tylko kwiatki i powiedziała, że to będzie jej najlepszy prezent, jak... To chyba lepszego prezentu w tym momencie naprawdę nie mogłeś zrobić swojej żonie. Leszku, jednocześnie jak oceniasz drużynę Skry? Czy ona ma naprawdę szansę i to duże szanse na awans do Serii A? Ma, bo grała dobrze. No dzisiaj wiadomo, to była stawka meczu, byli bardzo spięci, tak samo jak i my. Ale ogólnie uważam, że dobrze grali. No powinni sobie dać radę z tam zespołem. No. Jeszcze raz gratulacje, przekaż wszystkim kolegom z zespołu. Dziękuję bardzo. Macieju, krótkie podsumowanie twoje właśnie dzisiejszego spotkania, tego piątego spotkania, które nie trzymało wszystkich w niepewności praktycznie do końca. Tak, no na pewno było to bardzo ciężkie spotkanie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że dla takich chwil, które tutaj przeżyliśmy dzisiaj bezpośrednio po tym spotkaniu, bezpośrednio po meczu, warto było te kilka ładnych lat poświęcić siatkówce, prawda? To, co kibice dla nas się zrobili, jak wyciągnęli nas praktycznie z opresji, jak byliśmy po trzech setach, należy się duże dziękuję. Jak oceniasz jednocześnie Skrę dziś? Bardzo dobrze zagrali. Zagrali tak samo, jak zagrali od trzeciego seta w niedzielnym spotkaniu w Bełchatowie. Zagrali no tak samo, jak my. Było to dla nich ostatnie spotkanie. Postawili na jedną kartę wszystko. Ale widać, że od czwartego seta przestali ryzykować zagrywkę. Już przestraszyli się konsekwencji przegranej. I myślę, że to ich też zgubiło w pewnym sensie. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.